Witam obficie wszystkich, jak to mówią, święta, święta i po świętach. Pamiętacie, ostatnio pokazywałem kilka dni temu gerberę swoją. Była malutkim kwiatkiem, która dopiero co wschodziła, a już jest taka ładna, będzie dorodniejsza. Cieszę się, że jestem tu. Dziękuję za listy. Właśnie, znowu się pojawiły listy. E-mailem tak zwanym. Dziękuję. Na wszystkie odpowiadam. Tam na jeden muszę się zastanowić. Nie będę tu wyróżniał osób. Dziękuję wszystkim, żeby kogoś nie pominąć. Cieszę się, że tu jestem, że nadaję dla Was dalej. A dzięki właśnie temu. Temat jest właśnie związany z tym, że tu mogę być. Czyli świadomość naszego, czyli Twojego, mojego problemu z uzależnieniem, czy z chorobą, świadomość choroby alkoholowej. To bardzo ważne. Akurat się tak zgrało, że gdzieś tam na grupie czytam właśnie o... Takie było pytanie, jak sobie radzicie... Jakie macie sposoby na to, że jak Wam się zachce pić na głód alkoholowy, co wtedy robicie? I ktoś tam napisał, przypominam sobie, codziennie sobie przypominam, czy wtedy, kiedy trzeba, że jestem alkoholikiem. A ja z automatu musiałem odpisać, bo bym nie wyrobił. A ja sobie nie przypominam. Ja o tym wiem. I ta świadomość jest właśnie bardzo ważna. To mi się też zbiegło, że mam tu takie materiały. Słuchajcie, dzisiaj nie będę Wam czytał, bo może w następnym odcinku jest taki fajny spis, bardzo duży spis. To się nazywa taki inwentarz stanu zdrowia. Jak oceniam swój stan zdrowia? Tutaj są różne... No w zasadzie to są straty właśnie. Ale tu mam coś innego. Też był taki poruszany temat na takim spotkaniu. I to jest fajne, bo szerzej bym chciał Wam opowiedzieć, że warto sobie zrobić, to jest takie zadanie wymień 10 najboleśniejszych zdarzeń z własnego życia, które są bezpośrednio związane z Twoim uzależnieniem od alkoholu. I słuchajcie, no nie ma co tutaj dyskutować. Ja Wam to mówię. Miałem nie nakazywać. Nakazuję. Że nucenie pod nosem to jest tylko jakieś złudzenie. Wydaje ci się, że jesteś Jacksonem albo Freddym, że wyskoczysz na scenę i zaśpiewasz. To tak się tylko wydaje. Jeżeli napiszesz, weźmiesz długopis, powiesz to na głos. Straciłem nogę. Nie byłem na pogrzebie u babci. To działa. To działa na wszystkie zmysły. Można sobie o tym myśleć. To się tak wydaje. Mało tego. Niektórzy uciekają się do takich sposobów, że taką kartkę ze stratami im się chce chlać. Mówią, chwileczkę. Sięga. A już nie pamiętasz? To na samym początku, na początkowym etapie jest fantastyczne. Ja tego właśnie przez to, że utrwala się i wszystkie zmysły to widzą, słyszą, wiesz o tym, masz tą jaźń, co pozwala mi z tą świadomością funkcjonować i nie mieć nawet takich pomysłów w ogóle, żeby gdzieś tam oglądać te butelki, patrzeć, zastanawiać się i tak dalej. I to jest jedna z fantastycznych metod po to, żeby utrwalić to, utrwalić, jak Twoje imię i nazwisko, jak data urodzenia, że to straciłem, to wszystko. I później punkt drugi, wymień 10 korzyści, które wynikają z faktu, że nie pijesz alkoholu, że trzeźwiejesz. Już obecnych, ale też tych, których spodziewasz się w przyszłości. No jasne, że jak już zbierasz te swoje punkty, owoce, trzeźwienia, to jednocześnie powoduje, rodzą ci się następne pomysły, następne rzeczy, które chcesz osiągnąć, czy do których
dążysz siłą rzeczy. Pamiętajmy, że każdy malutki sukcesik powoduje takie poczucie, że no wzrasta w tobie pewność, że ty tego chcesz. Już nie, już to właśnie powątpiewanie w terapię czy w trzeźwe życie powoli znika, bo ciągle widzisz te korzyści. No wiadomo, że są różne sytuacje, jakieś niesnaski, jakieś znoje, że masz dosyć wszystkiego. A tu w rodzinie, a tu w pracy, a tu w urzędzie, a tam gdzieś ktoś na parkingu cię wkurzył, w sklepie. Ale momentalnie, kiedy przychodzi ci pomysł, a browar, albo wódka, ale co się dzieje? Zobacz, ile straciłeś. A przez chwilę mogę zyskać. A co z tym planem, że mam łódź budować? A rakietę na księżyc? No właśnie, a jeżeli chcę to robić, to jeżeli teraz będę miał wpadkę, po co? Chcesz znowu wrócić do strat, a może już z tego się nie wygrzebiesz, a straty będą jeszcze większe niż były? No nie chcę. A to mi nic nie da, to mi da tylko ulgę na tą chwilę, rano wstanę i będę wkurzony. Ja pierniczę, miałem pół roku, rok, 5 lat trzeźwości, nie tylko samej abstynencji, ale rozwijałem się, robiłem coś, działałem i przez jakieś głupie, bo ktoś mnie zdenerwował, bo się nazbierało, to idę pobiegać, idę pokrzyczeć, idę na rower, idę na siłownię, idę na basen, idę potańczyć, idę się wyżalić do kolegi, chwytam telefon, dzwonię do koleżanki, mówię, kuźwa, no weź ratuj, no nie wiem, co ze sobą zrobić, a ta koleżanka ma pomysł, chodź do kina, albo chodź na lody na przykład, albo na pączki. I tyle. Pozwólmy sobie na... Ktoś mówi, ale na pączki nie pójdę, bo się odchudzę. No i co z tego? Pozwól sobie na jakąś chwilę przyjemności. I teraz ja usiadłem, to przed chwilą zrobiłem, po to właśnie, żeby było też, nie przygotowuję się czasami do takiego programu, po to, żeby być tym wiarygodnym świadkiem i uczestnikiem tego, co się u mnie zadziało i się dzieje. Bo to nie jest wymyślona historyjka, tylko to jest, zdarzyło się naprawdę. I tutaj bez żadnej rangi ważności wypisałem takie swoje, na pierwszy rzut widzicie, to są rzeczy, które się ma w głowie. No bo właśnie o to chodzi. To ułatwia diametralnie iście dalej. No to moją, no właśnie, ale moją największą, no ale mówię, tutaj nie jakoś nie punktuję, że coś jest ważniejsze od drugiego. Wiadomo, że są różne tam, można wartościować. No, strata nogi. No przecież nieprawdopodobnie odwrócenie życia na lewą stronę. Zobaczcie, ile to ponoszę strat. Jakieś jeżdżenie, jakieś przymiarki, jakieś bóle, jakieś obtarcia. Jakieś, no w ogóle związane z pracą, ile odpadło, że tego nie mogę, tamtego nie mogę. Ćwiczenia sportowe, rekreacyjne nawet. Rower, basen, no na basen właśnie zaraz, no basen to tak, tutaj źle akurat powiedziałem, no ale już na przykład nie dojdę tam, będę musiał z wózka skorzystać, żeby podejść do samej, czy podjechać do samej tafli wody. Windsurfing kiedyś pływałem. Jachciarstwo. To już nie jest to, że ja będę sobie po pokładzie skakał, biegał. Mogę usiąść ze sterem i to wszystko. Ewentualnie na tyłku po budzie całej się przesuwać. Multum rzeczy straciłem. I to dzisiaj do mnie dociera. Na samym początku nie, no bo co tam. No przecież można stracić. Trudno, nie? I tak to jest. Naprawdę to jest To łażenie właśnie po MOPR-ach, po lekarzach, te jakieś obciachy na samym początku, a dzisiaj jest to inaczej, że wychodzę, no jak będzie ciepło, w krótkich gaciach i tyle, i pokazuję ludziom, że można, że trzeba żyć. Jaka jeszcze strata? No bezdomność. No słuchajcie, no nie ma nic gorszego, żebym wolał mieć tą nogę. Znaczy nie, no właśnie, no to kiedyś robiłem taki odcinek. No tak, lepiej nie mieć domu, ale mieć dom. Lepiej nie mieć nogi, ale mieć dom. To jest niebywała historia, nie mieć swoich ścian i dachu nad głową, sufitu. No, ale miałem nie tutaj nie,
nie punktować rangi jakiejś ważności. To wszystko jest bardzo ważne. Ale bezdomność, no to jest właśnie, o, i to są następne, czyli strata tej godności, jakiegoś szacunku, bycie poniżanym, wyzywanym na przykład. No może to nie było jakoś tak dużo tego, ale jednak było. No i właśnie dlatego też nazwałem siebie tam w jakichś odcinkach dziad z ławki, no bo tak było. To mnie bardzo bolało, bo dzisiaj sobie myślę, że dzisiaj nie zasługuję na takie określenia. Zresztą nikt bezdomny nie zasługuje, bo nie wiemy z jakiego powodu ta osoba, a nawet jak z okazji, z powodu alkoholizmu czy narkomanii, to właśnie problem jest widocznie gdzie indziej, a nie w samym tym, że to zaczął używać. Więc należy się dowiedzieć, zapytać, o co ma. Ja miałem wymienić tylko, a nie lać tutaj, no może nie wodę, ale lać treści jeszcze inne. No właśnie, więc ta strata nogi to jest aż tak wielka, że to na wielu obszarach się, do wielu obszarów się odnosi, bo to jest też właśnie związane z tą pracą, więc tutaj te 10 punktów to jest nic i póki jeszcze masz, to się nie ma nad czym zastanawiać, bo możesz naprawdę stracić. A propos zdrowia, to właśnie zapalenie mięśnia sercowego czy sepsę, zapalenie płuc sepsą. Nie wiem tego. Może to kiedyś się odezwie, może ma jakieś skutki, że nadszarpnięcie tego zdrowia, pewnie tak, albo padaczka i tak dalej. No, bardzo mnie dołuje i będzie do końca życia. Chociaż próbuję sobie to jakoś wybaczyć. Ten właśnie to, że nie poszedłem na pogrzeb babci swojej, ale nie byłem w stanie, o tym już mówiłem, więc nie przedłużamy. No ta mobilność właśnie, nie fajnie by było na rolkach, nie zdążyłem na rolkach pojeździć, marzyłem o tym, nie zdążyłem kiedyś na łyżwach jeździłem, no nie ma tych rzeczy. Jestem z tym jakby tylko jestem pogodzony i to bez żadnego problemu, całe szczęście w życiu się najeździłem i wiem jak to jest, jak to wygląda. I tyle, no trudno. Jest bardzo też ważna rzecz, że przez to przecież jest mniejsza atrakcyjność i to nie tylko jakaś tam fizyczna, ale też jeśli ktoś ma spojrzeć na delikwenta, który przechlał ileś tam lat życia, no to tak, no to jedna rzecz, musi zaakceptować, okej, niepełnosprawny, ale druga sprawa, kurczę, no to z pijakiem to ja nie wiem, a nie wiem co powiedzieć rodzicom i tak dalej. Niechlubna przeszłość nie jest wcale mile wskazana czy widziana gdzieś tam ludzi. Oczywiście może to ratować, że ale dzisiaj jest inaczej, no ale to nie na każdego działa, a najlepiej by było, że dzisiaj jest inaczej, ale facet ma firmę, facet jest aktorem, facet coś tam robi, facet jest muzykiem, facet ma świetną, jest dyrektorem czegoś tam, ma samochód, ma mieszkanie, ma wszystko, nie? No to jeszcze to jakoś by tam, zależy w jakich kręgach załagodziło. No bardzo dużą stratą jest przecież brak, którzy wracają, tych przyjaciół, kolegów, rodziny całej, wszyscy po prostu się odwrócili. I no właśnie, dzisiaj sobie zdałem sprawę, że oprócz taty, no to tak naprawdę, no. A przyjaciele wracają, czy właśnie dawni sprzyjaciele, ale to zaraz przejdziemy do zysków. Także tutaj jeszcze sobie spokojnie, bo tam konflikty z prawem, no komornik na przykład, o widzicie, konflikty z prawem, no to komornik to się też przecież ciągnie, bo nie można wziąć kredytu, czy no zresztą bym nie chciał, nie jestem wypłacalny, ale załóżmy, nie? I w ogóle takie niefajnie być. Ja akurat nie byłem w więzieniu, ale byłem w areszcie za niezapłaconą grzywnę i
Wiem, no to nie są jakieś takie straty, które by mnie dzisiaj akurat bolały, raczej w kategorii przygody, zobaczenia jak tam jest. No i teraz wymieniam korzyści i te korzyści są właśnie te z zielonym kolorem, z nadzieją się wiążą, że od razu jest odpowiedzią na to, ale po co ja to robię? Jak to po co? Po to właśnie, żeby dążyć do czego? Do celu. Do celu lub celów. I o to właśnie chodzi. No to co? No to odzyskałem i tu. A to musi być na pierwszym miejscu kontakt z tatą. No i sztama. Jest sobie fajnie. Super. Znajomi wracają. Przyjaciele. Mało tego. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą sprzed 20 też paru lat. Mieliśmy tylko na Facebooku tam jakieś sporadyczne, jakieś tam polubienia, coś tam do kitu. Za chwilę nawiązuje się coś większego. I bardzo mnie to cieszy. Nie wiem, czy są przypadki, czy nie, ale u niego coś się zdarzyło. Się przy okazji odezwał do mnie. Uczestniczę w życiu społecznym. Nikt na mnie nie patrzy, nie mówi lump, żur, menel. Jest szacunek, jest dzień dobry, panie Rafale. Są uśmiechy. To jest niezwykle ważne, przynajmniej dla mnie, mówię o sobie. Dla mnie to jest bardzo ważne. Czuję się jak człowiek. Jestem zupełnie w innym miejscu. Przed chwilą tu stało wino tanie, a teraz stoją różne kwiaty. Nieprawdopodobne, ale jakoś nie chcą tego głosić w internetach. I tu ubolewam, bo ktoś napisał, pewnie jestem niedoceniony. Jestem niedoceniony. I teraz tutaj, no właśnie, te nowe znajomości, pasje. A do czego właśnie są potrzebne ten rozwój? No to jest też, tam niektórzy jak mają kłopoty z pamięcią, na przykład z koncentracją, to na początek zrobić krzyżówkę, o czym mówiłem, to jest bardzo trudno, bo później już wchodzimy w to jakoś, sudoku i tak dalej. Czytanie to wszystko rozwija, a pasje, no to jest najprawdopodobniej właśnie od zajęcie się, czasami też odwrócenie uwagi, czy właśnie relaks, odpoczynek, czyli ta fotografia moja. Idę sobie, czy jadę skuterem do lasku, na polanę, tu motylek, tam gałązka, tam drzewko i mnie nie ma. Zamykam się w wizjerze, patrzę, tam pszczółka sobie jest na kwiatku i nie interesuje mnie nic ponadto. Myślicie, że ja w tym czasie bym pomyślał o tym, że się nachlać? No nie. Już dawno. Dzielę się, co mi daje też, dzielę się doświadczeniem, no właśnie to jest to, dzielę się tym swoim niechlubnym doświadczeniem, pomagając innym z tego, co wynika z listów. Naprawdę zapisujecie się na terapię, co mnie bardzo cieszy. Pochwaliłem się swojej indywidualnej terapeutce, mówię, ludzie się zapisują, namawiam bardzo, bardzo właśnie do tej terapii, bo tu poznajemy te mechanizmy i nie jest tak łatwo dać się samemu sobie zmanipulować. Ta wiedza jest naprawdę potrzebna i tu to nie ma, że zachęcam jak na siłę do czytania lektury, tylko do podejścia do tego jako do takiej wiedzy o sobie, o zdobyciu wiedzy o sobie, że jak można samym sobą manipulować. I chcesz siebie wykoleić, a jednocześnie sobie odpowiadasz, że nie, a jednocześnie, że tak. Skomplikowane. No i co? No mieszkam. Ludzie, mieszkam. Tak jak mówiłem o tych kwiatach w domu, nie siedzę na ławce. No przecież to jest najważniejszy element całej tej mojej przygody. To jest złe słowo tego mojego po prostu niechlubnego życia, to tak nazywam. I widocznie to po coś miało być. No nie wiadomo po co, ale już nie będziemy rozmawiać jeszcze o marnowaniu czasu. Jeden na to stracił, drugi na tamto, trzeci na siamto.
No i co? No i teraz, bo tutaj tak jak ten punkt mówi, już obecnych, ale też tych, których spodziewasz się w przyszłości. Ja już, bo to są te cele i te plany, ja już wiem, co chcę robić, co będę robił. Teraz kończę tego instruktora do spraw uzależnień, co mi daje bardzo minimalny, no, tak to się mówi, papierek, ale już coś będę mógł. W lipcu i pewnie do połowy sierpnia, a może i do sierpnia, zobaczymy, jak się to ułoży, bo może zahaczą Niemcy. No, ekstremnie to by było, gdybym pojechał do Anglii, ale to raczej nie. Ale jest taka zajawka z skuterem. I jadę w celu charytatywnym, właśnie po to jest też. Po to uważam, tak dojrzałem dopiero do tego teraz, jeżeli dane mi było to przeżyć. I tak rozmawiałem z wieloma osobami, mówią, to jest to. Przeżyłeś, zrób coś dla innych. I sam to czuję, nie robię tego dla poklasku jakiegoś, bo poklasku i tak nie będzie, ale chcę, mam, mi pomogliście, mi pomogli inni, niekoniecznie widzowie też, więc ja pomogę w lipcu Kasi chorej na nowotwór. I zachęcam też do pomocy, bo tak trzeba, bo kiedyś może tak być, że to tobie będzie trzeba pomóc. I no i odmrażam stowarzyszenie Koniec Pandemii. To 2 lata mnie trzymało, cholera jasna, w lodówce, w zamrażarce. Chciałem działać, więc spotykam na drodze też ludzi, którzy mi pomogą. I we wrześniu plany są o wiele bardziej dalekosiężne. Chodzi o pomoc właśnie ludziom, którzy chcą wyjść z alkoholizmu, tacy, którzy jeszcze rokują, ale jeszcze też właśnie po szkołach profilaktyka, której stukam, a tu jest mikrofon, profilaktyka, której nie ma w szkołach czy w innych placówkach. To na dzisiaj tyle. Zachęcam do pisania, a to ten inwentarz stanu zdrowia przeczytam w następnym odcinku, bo to jest dobre. To sobie można też uzmysłowić, jakie ponosimy straty na właśnie w obszarze zdrowia. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Żegna się z wami Rafał.